Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dokładnie tydzień temu we fragmencie Ewangelii usłyszeliśmy, że Jezus przyszedł w okolice Tyru i Sydonu, dwóch miast portowych. Dziś spotykamy Jezusa dalej wędrującego, tym razem, jak usłyszeliśmy we fragmencie dzisiejszej Mateuszowej Ewangelii, Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. Na kartach Pisma Świętego mamy dwie Cezareę, Cezareę Nadmorską i Cezareę Filipową, założoną ku czci syna Heroda Wielkiego, Filipa. Założone to miasto zostało w miejscu wyjątkowym, niedaleko źródeł Jordanu. Bardzo dobrze, że ewangelista Mateusz zanotował nam topografię i miejsca, gdzie Jezus się zatrzymał, bo to niezwykle ważne miejsce. Otóż źródła Jordanu to źródła rzeki, w której to święty Jan Chrzciciel udzielał chrztu. Ale jeśli cofniemy się trochę do tyłu, do Starego Testamentu, to dowiemy się, że Mojżesz, prowadzący naród wybrany przez pustynię, dostał obietnicę od Pana Boga, że nie wejdzie do ziemi obiecanej. On ją zobaczy, ale do niej nie wejdzie. I rzeczywiście, Mojżesz zatrzymuje się przed Jordanem i tam umiera. Natomiast dopiero dalej wprowadza naród wybrany, prowadzi dalej przez pustynię jego brata Aaron. I to jakby Stary Testament i Nowy Testament, rzeka Jordan jest granicą, przez którą przechodzi Jezus, wchodząc do Jerozolimy poprzez swój chrzest w Jordanie. Dlatego ten Jordan jest jakby taką granicą pomiędzy tym, co było związane z niewolą, czyli ze Starym Testamentem, w odróżnieniu do tego, co się dzieje za Jordanem, czyli całą Ziemią Świętą, czyli jakby Nowym Testamentem, do którego wprowadza Jezus po swoim chrzcie, rozpoczynając publiczną działalność. A zatem u źródeł wód Jordanu. To miejsce jest szczególne jeszcze z jednego powodu, a mianowicie dlatego, że źródło to miejsce, gdzie coś się rozpoczyna. Wybija źródło. W starożytności miejsce, gdzie wybijało źródło, było miejscem świętym, uznawanym w religiach pogańskich za miejsce, gdzie Bóg obdarza ludzi życiem. Stąd też źródła Jordanu, zanim Żydzi tam przyszli, było miejscem oddawania kultu pogańskiego. I gdy w miejscu, gdzie były źródła Jordanu, znajdowały się skały, a w skałach znajdowały się wnęki, a we wnękach znajdowały się różnego rodzaju figurki bóstw pogańskich. A zatem niedaleko tego miejsca, wyjątkowego dla wielu pogan, uznanego przez Żydów za miejsce wyjątkowe, ale dlatego, że od tego miejsca jakby zaczyna się Ziemia Święta,
zatrzymuje się Jezus wraz ze swoimi apostołami i zadaje im szczególne pytanie: za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo? Czy za jednego z tych bogów, których przedstawienia znajdowały się w tych wnękach znajdujących się przy źródłach wód Jordanu? Czy za kogoś, kto jest przywódcą i tylko nauczycielem? Jezus oczywiście to wszystko bardzo dobrze wie, ale chce to usłyszeć od swoich apostołów. Za kogo ludzie mnie uważają? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, Eliasza, za Jeremiasza, za jednego z proroków. Ciekawe, że pada tutaj imię Eliasza i Jeremiasza. I znowu cofamy się do 6 sierpnia. Pamiętacie przemienienie pańskie? Już nam się ten Eliasz tutaj pojawił, kiedy Pan Jezus wchodzi na górę i wobec Mojżesza i Eliasza przemienia się, czego świadkami jest 3 apostołów: Piotr, Jakub i Jan. Tutaj znowu pojawia się Eliasz. Można byłoby się zapytać, dlaczego? Otóż zestawienie tych dwóch proroków Starego Testamentu, Mojżesza i Eliasza, dotyczy czasów ostatecznych. Bowiem proroctwa mówią o tym, że kiedy przyjdzie Eliasz powtórnie, bo pamiętacie, mówiliśmy o tym przy przemienieniu pańskim, że Eliasz w Starym Testamencie jest zapisany, jest to prorok, który powstał jak ogień. Słowo jego świeciło jak pochodnia. On nie umarł, a został na wozie ognistym wzięty do nieba z góry Karmel. A zatem musi przyjść powtórnie, by zapowiedzieć przyjście Mesjasza. Stąd też stwierdzenie, że jedni uważają go za Eliasza, inni za Jeremiasza, dotyczy tego, że Jezus może być prorokiem czasów ostatecznych, zapowiadającym przyjście wyczekiwanego w Starym Testamencie Mesjasza. Ale zanim padają te dwa imiona, pada jeszcze stwierdzenie, że jedni uważają cię za Jana Chrzciciela. Odwołam się do historii Jana, który przecież był głosem wołającego na pustyni, który ochrzcił Pana Jezusa we wodach Jordanu i który uważany był właśnie za drugiego Eliasza, tego, który, czytamy na kartach Pisma Świętego, jest głosem wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Był zapowiadającym przyjście Mesjasza. A zatem możemy śmiało powiedzieć, że ci, którzy wypowiadają się, zapewne apostołowie, mówią właśnie o Eliaszu, o Jeremiaszu, ale najpierw wymieniają Jana Chrzciciela, więc tego Eliasza, który miał przyjść, który miał bezpośrednio przygotować ich na przyjście Jezusa. No dobrze, a wy, pyta Pan Jezus, za kogo mnie uważacie? No i pierwszy wyrywa się Piotr. Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I jak na takie diktum odpowiada Jezus? Ty, Szymonie, jesteś błogosławiony, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Zwróćmy uwagę. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, Jana. A więc Jezus najpierw pokazuje, że Szymon ma swojego ojca, ma swoje pochodzenie, ma swój rodowód, z którego wychodzi. I dalej mówi: nie objawiły ci tego ciało i krew. Czyli oprócz tego, że ma rodowód, to jeszcze Jezus odwołuje się do tego, że nie objawiło ci to, co cielesne, nie objawili ci tego twoi ojcowie, twoi praojcowie, nie objawiło ci twoje człowieczeństwo, ale, mówi dalej Pan Jezus, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I dalej kontynuuje: a ty jesteś, ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół.
Ty jesteś Piotr, już nie Szymon. Pan Jezus zmienia mu imię. Mówi się często, że Nowy Testament trzeba czytać przez Stary Testament, albo że Stary Testament jest zapowiedzią Nowego Testamentu. Dzisiaj już było kilka odwołań i znowu odwołamy się, zanim pójdziemy dalej w tej Ewangelii. Pamiętacie Abrahama? On, zanim stał się Abrahamem, miał na imię Abram. Pamiętacie, jak przyszło do niego trzech aniołów? Trzech przybyszy przyszło do niego, on siedział rozłożony namiotem ze swoimi zwierzętami. Żona jego przebywała w namiocie, Saraj. Przychodzi trzech wędrowców, przygotowuje dla nich posiłek, zaczynają rozmawiać. I ci wędrowcy mówią: za rok o tej porze będziesz miał syna. Ale obumarłe jest już łono Sary. Będziesz miał syna za rok o tej porze. I rodzi się syn obietnicy, Izaak. I potem Pan Bóg przychodzi do niego i mówi: złóż mi chłopca w ofierze. Idzie na wzgórze. I już ma zabić Izaaka, ale Pan Bóg mówi: widzę, że się mnie boisz. Złóż zwierzę, które jest w zaroślach, w ofierze. Odtąd będziesz miał na imię Abraham, ponieważ uwierzyłeś Bogu, a ja uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów, tak licznym, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. To ciekawe. Abram, Abraham, wyjdź z swojej ziemi rodzinnej do ziemi, którą ci ukażę. I drugi przypadek ze Starego Testamentu to Jakub. Pamiętacie historię dwóch braci, Jakuba i Ezawa. Starszy to Ezaw, młodszy to Jakub. Jakub poprzez przestępstwo, tak trzeba byłoby to nazwać, a wcześniej przez podstęp, którego się dopuszcza, wykrada błogosławieństwo swojego ojca. Bowiem błogosławieństwo zawsze przypisane było dla pierworodnego, którym był Ezaw. On wykrada to błogosławieństwo. I Jakub po otrzymaniu tego błogosławieństwa musi uciekać przed bratem swoim, ale w nocy przychodzi do niego anioł i on zaczyna walczyć z nim. Nie odejdę, póki mi nie pobłogosławisz. Pan Bóg mu wreszcie błogosławi, mówiąc: odtąd nie będziesz miał na imię Jakub, ale Izrael. I będziesz ojcem wielkiego narodu. Znowu zmiana imienia. Jakub, Izrael. I teraz, żeby zrozumieć to, o czym mówi Pan Jezus do Piotra, znowu zmiana imienia. Już nie jesteś Szymon, ale będziesz Piotr. Jesteś skałą i na tej skale zbuduję mój Kościół. Stary i Nowy Testament. W Starym Testamencie przywódcą narodu wybranego staje się Abraham. Ojcem narodu wybranego staje się Abraham. Jest to naród wybrany, naród izraelski, jak dowiadujemy się od Jakuba, późniejszego Izraela. To Stary Testament. A Piotr? A Piotr staje się przywódcą nowego Izraela, czyli Kościoła. Bo przecież to na nim Pan Jezus buduje Kościół. To przecież Pan Jezus na nim ustanawia nowy Izrael, nowy Kościół, nowy lud Boży, do którego my wszyscy należymy. Ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduje Kościół. I najważniejsza jest ta dopowiedź Pana Jezusa. A bramy piekielnego nie przemogą. Gdy spojrzymy na historię Kościoła, która trwa 21 wieków, to możemy zobaczyć, że tych ciemnych kart Kościoła było bardzo wiele. Mieliśmy antypapieży, dwóch, trzech, którzy panowali jednocześnie.
Mieliśmy państwo kościelne, które zagarniało dobra państwowe. Mieliśmy politykę taką, a nie inną w Kościele, ale wśród tych różnych grzechów dawnych i obecnych, które przecież w Kościele mają miejsce, bramy piekielnego nie przemogą. Dlaczego? Bo w tym Kościele ustanowionym przez Jezusa na Piotrze jest Jezus, jest żywy Bóg. I choć wiele prób na Kościół może przyjść, choć wielu ludzi będzie próbowało go zniszczyć, możemy mówić o ludziach, którzy są daleko, ale możemy mówić o ludziach, którzy są blisko, czyli o nas samych, bo i my przez każdy nasz grzech niszczymy Kościół Chrystusowy, ciało Chrystusowe, którym jest Kościół, jak mówi Słowo Boże. To jednak Kościół ten nie rozpadnie się, czego zapowiedź, zapewnienie mamy na kartach dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza. Bo bramy piekielnego nie przemogą. Bo piekło nie pochłonie Kościoła. Bo szatan, choć często dziś się używa tego sformułowania, wkradł się do Kościoła, wszedł na dzwonnicę i na mszę dzwoni, to jednak są to tylko czyste powiedzenia, może życzenia wielu. Bóg jest w Kościele. Bóg jest w jego wnętrzu. W tym Kościele zbudowanym na Piotrze, na skale. Prośmy dziś dobrego i miłosiernego Boga o to, aby czuwał nad świętym Kościołem zbudowanym na Piotrze. Abyśmy jako lud Nowego Przymierza szli odważnie za Piotrem, któremu Pan Bóg dał władzę kierowania Kościołem, nadawania mu kierunku. Abyśmy nigdy nie zwątpili w to, że Piotr, jego następcy mają władzę otwierania i zamykania, wiązania i rozwiązywania, zatrzymywania i odpuszczania naszych grzechów. Abyśmy zawsze byli wierni temu, czego Piotr, czego Chrystus oczekiwał od Piotra i oczekuje od Kościoła. Niech dzisiejszą naszą modlitwę do tych intencji, które mamy, będzie też przyświecała nam intencja modlitwy za Piotra. Piotra, którego imię brzmi dzisiaj Franciszek. Amen. No i taka gwiazdka, dodatek do kazania. Czy wiecie, dlaczego papieże zmieniają swoje imiona? Odpowiedź jest w dzisiejszej Ewangelii. Ty jesteś Piotr, choć wcześniej miałeś na imię Szymon. I na tej, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół. Był George Bergoglio, jest Franciszek. Był Karol Wojtyła, a jest Jan Paweł II. Był kardynał Ratzinger, Józef, a potem był Benedykt XVI. Prośmy w naszych modlitwach, nigdy nie zapominając o Piotrze, czyli o Franciszku. Niech kieruje Kościołem, niech nas prowadzi do zbawienia.